Cześć, tu Olga. Serdecznie zapraszam Was na szybkie 15 minut. Jeżeli nie macie za dużo czasu, ale chcecie się rozgrzać i troszeczkę podnieść tętno, to zapraszam Was serdecznie. Nie jest to pełna praktyka, także od razu mówię i będziemy tutaj ruszać się szybko, więc polecam tą praktykę osobom, które już mają wyrobioną praktykę. To co, zaczynamy. Zaczniemy sobie w psie z głową w dół. Także bez zbędnych ceregieli, szeroko rozstawione palce, stopy na szerokość bioder, długi kręgosłup, barki daleko od uszu. I tutaj weźmiemy 2-3 oddechy, możemy wyprowadzić pieska na spacer, aby przygotować się do tych kolejnych asan. No dobra, to zaczynamy. Z wdechem przeroluj się do przodu, do planka. Przytrzymaj. Z wydechem wróć do psa. I jeszcze raz. Wdech, przejdź do planka. Mocny brzuch, mocne nogi. I wydech, biodra do góry, pies z głową w dół. I jeszcze raz. Wdech. Mocny plank. Odpychamy się od maty. I wydech. Pies z głową w dół. Ok. I teraz uginamy kolana. Tak jakbyśmy chcieli przejść do klęku podpartego, ale nie opuszczamy kolan. Trzymamy. I wydech. Wdech, przepraszam, do góry. I jeszcze raz. Wydech w dół. Trzymamy mocny brzuch i wydech, góra. Wydech, dół. I wdech, góra. Ok, lecimy dalej. Prawa noga do góry, wdech. Zegnij kolano, otwórz biodro. Z wydechem przenieś kolano do prawego łokcia. Trzymaj. Super. Wydech, noga do tyłu, do góry. Wdech, lewy łokieć. Wdech, góra. Wydech, centrum. I delikatnie postaw stopę pomiędzy dłońmi. Opuść tylnią piętę i podnieś się z wdechem do wojownika numer 1. Z wydechem kolejnym otwórz się na wojownika numer 2. Oddychamy. Prawa ręka ciągnie do przodu, lewa do tyłu. Długi kręgosłup. Z wydechem odłóż dłonie na matę. Przejdź do planka i zrób winiasę. Pies z głową w górę. I jesteśmy wszyscy teraz w psie z głową w dół. Super. Lewa noga do góry z wdechem. Uginamy kolano, otwieramy biodro. Z wydechem kolano przyciągamy do lewego łokcia. I z wdechem unosimy nogę wysoko do góry. Wydech, kolano do prawego łokcia. I wdech, noga do góry. Wydech, kolano do klatki piersiowej. Przytrzymaj, podciągnij do góry. I delikatnie, bezszelestnie postaw stopę pomiędzy dłoni. Z wdechem podnieś się. Przepraszam, uziem stopę, podnieś się do wojownika numer 1. Super. Z wydechem kolejnym otwórz się na wojownika numer 2. Trzymamy. I z wydechem przejdź do planka, połóż dłoń na podłodze, przejdź do planka
I z wydechem czaturanga. Pies z głową do góry i pies z głową w dół. I jeszcze raz. Wdech, prawa noga do góry. Wydech, kolano do prawego łokcia. Wdech, prawa noga do góry. Wydech, kolano do lewego łokcia. Wdech, noga do góry. Wydech, centrum przyciągnij do klatki piersiowej i postaw delikatnie stopę na macie. Z wdechem podnieś się do wojownika numer 1 i przytrzymaj. Z kolejnym wydechem otwórz się na wojownika numer 2. I wyprostuj przednie kolano. Odkręć dłoń, wyciągnij się do przodu i połóż rękę na stopie lub na piszczelu, przechodząc do pozycji trójkąta, trikonasana. Oddychaj. Mocne nogi. Mocne plecy i brzuch. Z wydechem połóż dłonie na macie, postaw stopę do tyłu, plank. Z wydechem czaturanga, wdech. Pies z głową w górę i wydech, pies z głową w dół. Druga noga. Wdech, lewa noga do góry, wydech, lewe kolano do lewego łokcia. Wdech, noga do góry, wydech, lewe kolano do prawego łokcia. Wdech, góra. I wydech, centrum, przyciągnij kolano do klatki piersiowej i bezszelestnie postaw stopę na podłodze. Uziem tylnią stopę i z wdechem podnieś się do wojownika numer 1. Z kolejnym wydechem otwórz się na wojownika numer 2. Mocne nogi, mocna podstawa asany. Wyprostuj przednie kolano, wyciągnij się do przodu i przejdź do trójkąta. Prawa ręka do góry, patrzymy za prawą ręką. I oddychamy. Z wydechem połóż dłonie na matę, przejdź do planka i znowu winiasa. I widzimy się w psie z głową w dół. Dwa oddechy. I teraz z wdechem spójrz do przodu i spróbuj przeskoczyć na początek maty. Delikatnie podnieś całe ciało do góry. Ręce do sufitu. Z wydechem Samasthiti. Super. Teraz przechodzimy do pozycji drzewa. Także ja stanę przodem do Was, ale Wy zostajecie na początku maty. Uziemiamy mocno lewą stopę i podciągamy prawą na udo. Łączymy dłonie przed sercem i bierzemy 3 głębokie wdechy. Możemy wyprostować ręce do góry. I teraz, uwaga, tu się muszę przesunąć. I teraz delikatnie podnosimy kolano przed siebie, wyciągamy stopę do przodu i używając ciała jak dźwigni, przenosimy ciężar ciała do przodu, przechodzimy do wojownika numer 3. Mocny tułów, mocna tylnia noga i mocna noga, na której stoimy. Ok, i podnieś się. O Jezu. Dobra, druga strona. Drzewo. Podnieś lewą nogę, połóż na udo. Ręce przed sercem i bierzemy 2 głębokie oddechy. Podnieś ręce do góry. Wyciągnij kolano przed siebie. Wyciągnij stopę i jak dźwignię,
Przełóż ciało do przodu. Trzymamy. Wojownik numer 3. I z kolejnym wdechem podnosimy się do góry. Super. Ok. Z wdechem podnieś ręce do góry, usiądź i przejdź do pozycji krzesła Utkatasana. Ściskamy kolana razem. Przełóż ręce przed klatkę piersiową i skręć się do prawej strony. Delikatnie podnieś lewą stopę i zrób krok do tyłu. Jesteśmy w wysokim wykroku w skręcie. I teraz staramy się otworzyć ramiona. Super. Wróć do środka i wróć do krzesła. Centrum, góra i wstajemy. Mam nadzieję, że też już troszeczkę sapiecie, tak jak ja. I jeszcze raz krzesło. Siadamy ręce. Pośladki do tyłu, prosty kręgosłup. Dłonie przed sercem i skręcamy się tym razem do lewej strony. Prawe łokcie zahacza o lewe kolano. Podnosimy prawą stopę na palce i stawiamy ją do tyłu, wykrok. Otwórz ręce. I złącz znowu ręce i i przejdź do przodu. Jesteśmy w krześle w skręcie. Wyciągnij ramiona do góry, krzesło i z wydechem opuść ciało do skłonu. Super. Delikatnie podnieś pięty, zostań na palcach, opuść biodra i zmień się w kuleczkę. I teraz przechodzimy do klęku. Z wdechem podnosimy ramiona do góry, z wydechem przekręcamy się do prawej. Z wydechem tułów i ramiona do góry, do środka. Wydech, skręt w lewo. I wdech, środek. Opuść ramiona. Rozszerz kolana na szerokość maty i przejdź do pozycji dziecka. Czoło na macie. I odpoczywamy. I z kolejnym wdechem delikatnie podnieś się do siadu. I to by było na tyle. Szybkie 15 minut na rozruszanie się. Ja troszeczkę się zasapałam. Jak było widać, nie do końca też trzymałam balans, ale bywają takie dni. Także bardzo Wam dziękuję za wspólną praktykę i widzimy się następnym razem. Dzięki, pa!